Nadziarska zaprasza do wysłuchania audycji Hodowla zwierzątek profesora Borsuka. Czasy były okropne, okupacyjne. Mieliśmy mały sklepik papierniczy na wspólnej cztery, który nam dawał utrzymanie, ale tam właśnie mój mąż był aresztowany, ponieważ to był taki punkt kontaktowy. Udało się po 3 miesiącach uratować go z Pawiaka. No i wtedy zostaliśmy znowu na lodzie, prawda? Nie było tego utrzymania i staraliśmy się na wszystkie sposoby znaleźć. Mój mąż pracował nad matematyką zawsze. Ja sobie nie zdawałam sprawy, że on myślił o jakiś grze. Dopiero jak gra była zupełnie skończona, to ja się o tym dowiedziałam. Tą grę wymyślił mój dziadek Karol Borsuk. Prawie 60 lat temu, podczas wojny, wtedy właśnie zarabiał na życie w ten sposób, że sprzedawał tą grę. Była jeszcze jedna gra, która traktowała o łodziach podwodnych. Niestety władze niemieckie nie zgodziły się na wypuszczenie tej gry w handlu. No i ten egzemplarz, który chciałem pokazać, miał taką osobliwą historię, że przetrwał wojnę, ponieważ wszystkie inne w Warszawie zostały spalone. Przetrwał wojnę poza Warszawą u pewnej rodziny, która go kupiła podczas wojny. To jest... ma prawie 60 lat. Są kostki zrobione właśnie wtedy. Te kostki były, jak widać, klejone ręcznie. Są 12-ścienne takie kostki. To jest fragment taki niedokończonej. Są żetony stare. Wszystko było ręcznie robione, przyklejane. I ta gra właśnie przetrwała w rodzinie mojego dziadka przez te wszystkie lata. Aż w końcu ja też ją poznałem, też nią grałem w młodości. Poznałem ją od mojej babci. Ta gra jest oparta na rachunku prawdopodobieństwa. Dziadek był matematykiem i opracował ją tak, żeby właśnie według zasad prawdopodobieństwa, żeby to wszystko dobrze działało i było sprawne. W grze biorą udział 2 12-ścienne kostki, więc którymi rzuca za każdym razem każdy gracz, więc są za każdym razem 144 możliwości.